oryginalne radio Iseki. Tutaj spróbuję wstawić jakieś nowocześniejsze audio tutaj, bo to jest japońska kabina. To tutaj jeden był głośnik spalony, ale jeden był i było radio oryginalne Iseki. Wstawiłem JVC, jakieś takie miałem. Pokupiłem dwa głośniki 40-watowe, akurat wystarczająco mocy do tutaj tego radia i radio naprawdę gra. Dość porządnie tutaj gra, nawet jak się przełączy na więc tutaj bez problemu można sobie podczas pracy słuchać zarówno radia, jak i MP3. Na tym mi zależało, żeby można sobie jakiś taki pendrive podłączyć. Tutaj jest dość mało tego miejsca i podłączyć to radio i wsadzić tutaj no, nie było łatwo. Tu już mam wszystko popodłączane. Jeśli chodzi o nagłośnienie, tu mamy te głośniki. Głośniki może nie są jakieś tam jakiejś bogatej firmy, ale bardzo ładnie grają, dwudrożne, więc zastanawiam się, żeby jeszcze dwa z tyłu tutaj wstawić, na przykład w tą kratkę, będzie dźwięk z przodu i dźwięk z tyłu.